Jak jechałem do Auchan z taksówkarzem, pogadałem z facetem chwilę. Oczywiście będzie w Polsce w przyszłym tygodniu, do pracy jedzie, ale jest bardzo, ma dużą, ogromną nadzieję na to, że nowy prezydent doprowadzi do sensownych zmian w tym kraju. Co prawda, tą nadzieję bazuje na tym, że facet nie jest bogaty, tylko że jest bliżej ludzi, że na wczasy do Turcji jeździł zwykłym samolotem rejsowym, lata zwykłym samolotem rejsowym. I że to nie jest oligarcha, tak jak Poroszenko. Mi się wydaje, że to nie do końca musi być wystarczający punkt. Ukraina potrzebuje zmian. Potrzebuje kogoś, kto te zmiany przeprowadzi. A te zmiany, tak jak w każdym innym kraju, niestety kogoś zabolą. I ten ktoś musi mieć na tyle mocne jaja, żeby po prostu w to iść. Bo niestety ludzie zmian nienawidzą. I reformatorów najczęściej po jednej kadencji spuszczają na drzewo, dlatego że efekty reform będą widoczne po 5, po 10 latach. Kiedy dana osoba już dawno nie będzie rządzić. Tak było na przykład z naszym premierem Jerzym Buzkiem, który chciał wprowadzić 4 wielkie reformy. Reformę samorządową, reformę służby zdrowia, reformę, kurwa, nie pamiętam jaką jeszcze, chyba szkolnictwa.
nie pamiętam w szczegółach. W każdym razie oczywiście były wielkie z tym problemy. Jedna z tych reform została zlikwidowana, jak tylko ABS stracił władzę, bo stracił ją bardzo szybko. Ludziom się nie podobała ta rewolucja, taka błyskawiczna na wielu płaszczyznach. Kuźwa, ale wieje. I rząd, który zdobył władzę bodajże z 26% czy 27%, to po jednej kadencji odszedł właściwie bez poparcia. Tam chyba mieli 2-3% pod koniec swojej kadencji. Natomiast jedna z tych reform się udała, reforma samorządowa. Spowodowała to, że teraz władza regionalna jest silna. W dużej części niezależna od rządu. Dba o sprawy regionu. I teraz, kiedy Ukrainiec wyjedzie z miasta i nie jedzie drogą między miast, główną drogą międzymiastową, tak jak ja teraz, tylko wbije się gdzieś w jakąś wiochę, to ma albo klepisko, albo żwir, albo coś, co się nazywa drogą, ale drogą nie jest. Tymczasem my mamy w regionach coraz bardziej porządne drogi. Bo regiony, zarządy regionów robią to, do czego zostały ustanowione i to, i dbają o to, z czego rozliczają ich regionalni wyborcy. A chciałbym dodać tylko, że ABS chciał wprowadzić również kasy chorych, czyli zmienić sposób finansowania służby zdrowia. Kolejny minister natychmiast wycofał się z tej reformy, stworzył Narodowy Fundusz Zdrowia i stwierdził, że nic tak lepiej nie sfinansuje służby zdrowia niż centralizowany państwowy system. I efekt tego dzisiaj jest taki, że o ile służbę zdrowia mamy, samorządność regionalną mamy w bardzo dobrym stanie, to służba zdrowia umiera. Już nie choruje, ona umiera, umarła właściwie. Teraz co jakiś czas jest reanimowana w postaci zastrzyku pieniędzy z budżetu, ale ona już umarła. W służbie zdrowia już się nie leczy. Bo jeżeli czekasz na specjalistę rok, dwa lata, no to bądźmy poważni. No i tak jak Jerzy Buzek był wyszydzony pod koniec kadencji, to w 2004 roku z wielką pompą dostał się do Europarlamentu jako miał chyba najwięcej głosów ze wszystkich europosłów w Polsce. Bo ludzie potrafili dopiero po kilku latach, jak on skończył już rządzenie, wtedy dopiero potrafili docenić, że facet bardziej mu zależało na dobru kraju niż na swojej dupie. I takiego prezydenta powinna dostać teraz Ukraina, jeżeli ma się tutaj cokolwiek zmienić. O tym Zieleniewskim czy Zieleniowskim, nie wiem jak on tam ma, nie wiem kompletnie nic poza tym, że on chyba nie jest politykiem takim zawodowym. Na pewno nie jest oligarchą i chyba nie jest takim zawodowym politykiem. Dostał się coś jak
Kennedy, on chyba w telewizji występował i dzięki temu jest znany. No w każdym razie mają wielką nadzieję Ukraińcy, że to coś zmieni. Ja też, może mi oddadzą moje 100 dolców. Może do niego napiszę. Dojeżdżam do miejscowości Rivne. Zostało tam chyba jeszcze 40 km. Dojechałem tutaj na jednym baku. Dzięki. I wyjeździłem całą rezerwę. 40 km przejechałem na rezerwie, 38 dokładnie. I stanąłem, żeby zlać paliwo z kanistrów. W tym momencie mam pełny bak bez jednej kreski. Także tak w sumie to nie wiem, ile one mają. Jeżeli mają po 5 litrów, to by było coś za mało. Jeżeli mają po 10, to z kolei nie powinno to wejść. No nie wiem. Dwa pełne baki. Facet mi na stacji nalał po szyjkę z gwintem. Także na pewno dwa pełne baki, dwa pełne karnistry wlałem do jednego baku. I to nie jest pełny bak. No ale, o, mamy kowiel 180. To spokojnie na tym, co zalałem, to dojadę. Ukraina cały czas wygląda tak samo. Ta droga tutaj też jest prosta jak struna. Po lewej drzewa, po prawej drzewa, po lewej pola, po prawej pola. Także nie ma za bardzo co pokazywać. No teraz akurat jak założyłem kamerę, to się rozpadało. Też jest wkurwiające. Do tej pory pogoda była przyzwoita. Jest zimno, ale się okazało, że moje nowe wdzianko jest super ciepłe. Tak naprawdę jest mi teraz za ciepło. Fakt, że mam na sobie bieliznę termoaktywną. Na to nałożyłem moje nowo zakupione dresy ukraińskie. Na to założyłem jeszcze jedną bluzę. Na to kurtkę motocyklową. I wcześniej włożyłem kombinezon przeciwdeszczowy jeszcze. Bo też coś tam zaczęło padać, ale szybko przestało. I w tym momencie już mi jest wystarczająco ciepło, żeby nie martwić się o temperaturę. Tak naprawdę jedyne części ciała, które mają jakiś dyskomfort, to są nogi i palce nóg, palce rąk. No poza tym to sobie mogę teraz jechać.
droga wygląda dokładnie tak, jak to widać. Mija się, wyprzedza się jeden samochód, tak co 2-3 km. Z naprzeciwka też prawie nic nie jedzie. Bardzo ładnie ustępują miejsca, także trzeba przyznać, że kultura jazdy u Ukraińców jest dobra. Jest fakt, że jest gdzie zjechać, ale umówmy się, u nas w Polsce też jest gdzie zjechać, tym bardziej, że często mamy S-kę albo autostradę, a na każdej trasie trafi się szeryf, który ci nie zjedzie, będzie jechał lewym, choćby nie wiem co, i trzeba go wyprzedzić prawem na przykład. No tutaj jak podjadę, zobaczymy, ale zazwyczaj zjeżdżają na prawy, także kultura jazdy obowiązuje. O, już facet mi ustępuje i dokładnie tak się z nimi jeździ. Jest w tym momencie pokazuje 9 godzin do Warszawy. A jest godzina 15. Czyli teoretycznie mógłbym być na 24 w Warszawie. No zobaczę, czy mi się będzie chciało. W momencie, kiedy pogoda przestała być jakimś istotnym, no oczywiście dopóki, jak nie będzie śniegu albo lodu na drodze, to droga przestała być, przepraszam, pogoda przestała być jakimś problemem, no to będzie decydowało zmęczenie, czy jechać dalej, czy nie. Na szczęście w Polsce mogę sobie w każdej chwili zabukować jakiś hotel. Nie mogłem tego zrobić właściwie od wyjazdu z Unii Europejskiej. Nie dało się tego zrobić już od paru dni, bo nie miałem internetu. Także musiałem hotel bukować w hotelu, w którym spałem dzień wcześniej, noc wcześniej. No i musiałem dojechać tam, gdzie sobie hotel zabukowałem, co by się nie działo. Jak wiadomo, raz mi się to nie powiodło. Nie wiem jeszcze, czy mnie skasowali za tą noc. Ja odwołałem tą rezerwację na Booking. Ale nie wiem, czy oni mi to uznali, odwołanie, bo była to opcja bezzwrotna. Chociaż czasami oddają. Dzisiaj gdzieś pod Warszawą sobie przenocował, to jutro najpóźniej o 12 jestem w domu. Także to już jest końcówka. Tak naprawdę przebiegła no, po części tak, jak sobie zaplanowałem, no to wiadomo. Kilka rzeczy mnie zaskoczyło na trasie. Musiało zaskoczyć, biorąc pod uwagę, że na przykład kompletnie nic nie wiedziałem o Gruzji czy o Azerbejdżanie. Spodziewałem się, że to będą jednak bardziej europejskie kraje, a no jeszcze i trochę, to jest
chyba taki tygiel, taki styk między światem arabskim a światem europejskim. Przy czym świat europejski to też bardziej Rosja. A Rosja też nie jest w 100% krajem europejskim. Chociaż no złego słowa nie mogę powiedzieć. Ukraina jest w tym momencie mniej europejska niż Rosja. Wrócę do Gruzji. Nie wiem czemu, jakoś czułem się tam dobrze. Mam mieszane uczucia co do Azerbejdżanu. Turcja nie zrobiła na mnie właściwie żadnego wrażenia, bo nie wiem, byli jacyś tacy normalni. W Turcji nic mnie nie zaskoczyło, poza tym, że mają problem z odmówieniem. To są normalni ludzie. Chyba Turcja jest bardziej europejska niż niektóre kraje w Europie, tak przynajmniej w tym rejonie, w którym się oglądało. Swoją drogą, no jest to piękny przekrój, bo wyjeżdżasz z kraju katolickiego, przebijasz się przez kraje, czy to ateistyczne, czy prawosławne, typu Czechy. Potem Bułgaria chyba jest prawosławna. Następnie wbijasz się w kraj muzułmański. Przy czym Turcja kiedyś nie była takim aktywnym krajem muzułmańskim. To był kraj, w którym większość to była większość to byli muzułmanie, ale sam kraj trzymał rozdział pomiędzy religią a państwem. Teraz to się chyba trochę zmieniło. Chociaż no, ja nie byłem w stanie tego w żaden sposób odczuć. Natomiast ilość meczetów i ilość budowanych nowych meczetów przy drogach, najważniejszych miejscach miast rzuca się w oczy i to gdyby rząd nie dawał ku temu przyzwolenia, albo nie nadawał temu biegu jakiegoś, nie kierował tym w żaden sposób, to by się nie działo, więc dla mnie to było jednoznaczne. Tak jak mówiłem, Gruzja i Azerbejdżan dla mnie to była taka mieszanka. Nie byłem w stanie doświadczyć, co tam siedzi w tych duszach. Poza tym, że Gruzini to szaleńcy, a Azerbejdżanie to dzieciaki. Duże dzieciaki. To nie byłem w stanie za krótko, umówmy się, spałem po jednym nocy w każdym z krajów. Chociaż w Gruzji jakoś z ludźmi się rozmawiało naprawdę sensownie. I byli to bardzo normalni ludzie. No w Azerbejdżanie już różnie bywało. Z nikim nie porozmawiałem trochę dłużej. Tak jak choćby na Ukrainie. Albo w Rosji. No i Rosja
kraj tak naprawdę bardzo poukładany. Oni mi się z Niemcami kojarzą, chociaż język jest zupełnie inny. Inne drogi, inny klimat, wszystko inne. To sposób działania tego kraju, gdzie jest wszystko przewidywalne. Ty się zatrzymujesz przed policją czy celnikami i wiesz dokładnie, jaka jest procedura, co się będzie działo. Nic nie kombinują, nic nie idą dookoła, nie skracają, trzymają się procedury, tak jak w Niemczech. Także mi się to bardzo podobało, bo nie miałem tam w tym kraju chyba spędziłem najwięcej czasu, bo 3 noce, dobrze liczę, 2 noce. 2 noce spędziłem w Rosji. Przejechałem najwięcej kilometrów, byłem najwięcej razy kontrolowany w tym kraju i czułem się w nim chyba najpewniej. No oczywiście poza odcinkami, w których jechałem jakąś głuszą, nie było nikogo, było już ciemno, zimno i bałem się, że jak się gdzieś teraz wypierdzielę, to zanim mnie ktoś znajdzie, to już nie będzie trzeba mnie szukać. Ale poza tym to jest państwo przyjazne. No ja to tak odbieram. Od momentu kontroli na granicy do momentu wyjazdu z kraju w Rosji czułem się bezpiecznie. I z takim nastawieniem wjechałem w Ukrainę, chociaż wiedziałem, że tu jest troszeczkę gorzej. No ale dostałem strzała takiego na dzień dobry. Ja jeszcze dobrze nie wjechałem, przecież to było 50 metrów za granicą, dosłownie. I no nie była ziemia w porównaniu do Rosji. Teraz bardzo uważam, żeby gdzieś tu mnie z jakiegoś powodu nie zatrzymali. Bo już wiem, że nie ma znaczenia powód zatrzymania, nie ma znaczenia. Nic nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, czy oni uznają, że jestem łatwym kąskiem do nabicia się, do nachapania się, do wydojenia, o tak to. Czy jestem łatwym kąskiem do wydojenia? Jestem wreszcie jestem w kraju normalności.